Premierowe spotkanie w drugiej lidze piłki siatkowej pań w hali Politechniki Radomskiej. Grają dziś gospodarz AZS Radomka i MKS MOS Jasła. Witają Państwa Piotr Prędałowicz i Andrzej Mędrzycki. Prezentacja zespołów, a my, proszę Państwa, na początek króciuteńko o historii Radomki. Może jednak później, może jednak Piotr, najpierw prezentacja drużyn, bo to jest najważniejsze. Młode, oba zespoły, młode dziewczyny spragnione gry w siatkówkę na jak najwyższym poziomie. Stroje niebieskie z biało-czerwonymi wypustkami to zespół gości. MKS MOS Jasło z numerem 4 kapitan zespołu Dorota Wierzgacz. Z numerem 9 Katarzyna Korczykowska, z 10 Mirosława Pazgier, z numerem 11 Anna Gara, numer 8 Barbara Mysiak, numer 15 Agata Serafin, numer 12 Iwona Kozdęba, numer 7 Agnieszka Harczuk, numer 13 Aleksandra Drwięga i numer 5 Sylwia Maciejowska. Trenerem zespołu z Jasła jest Jerzy Janusz i gospodynie stroje seledynowo-czarne. Z numerem 1 Kamila Mordka, 2 Ilona Farkowska, numer 5 kapitan Radomki Beata Dobosz, numer 6 Dorota Sędkiewicz, numer 7 Agnieszka Kieraga, numer 8 Agnieszka Kiedrowicz, numer 9 Marzena Skręt, numer 11 Agnieszka Mordka i numer 12 Aneta Majkusiak. Trenerem AZS-u Radomki jest Jacek Skrok. I teraz szybciuteńko, proszę Państwa, o historii Radomki. Toż to szmat historii radomskiej siatkówki. Pierwsza liga, wcześniej niż czarni. 80-81 rok, potem spadek, 82-83 i powrót do ligi i pożegnanie w 84 roku. A więc była to już przepiękna karta siatkówki radomskiej, siatkówki rzymskiej. Potem awans do drugiej ligi w 93 roku. Tylko jeden sezon pobytu w tej lidze. No i teraz jeszcze raz, jeszcze jedna próba i bardzo, bardzo trudne zadanie przed młodym radomskim zespołem. Dodajmy, że obecna druga liga to odpowiednik niegdysiejszej trzeciej. Jak Państwo orientujecie się, mamy jeszcze pierwszą ligę Serie A i pierwszą ligę Serie B. Wszelkie te dywagacje odłóżmy na później, bo na parkiecie hali Politechniki Radomskiej pojawiają się pierwsze szóstki obu drużyn. Z czwórką w zespole Jasła kapitan Dorota Wierzgacz, z siódemką Agnieszka Harczuk, pozyskana z Siarki Tarnobrzeg, numer 10 Mirosława Pazgier, 12 Iwona Kozdęba, również poprzednio Siarka, 15 Agata Serafin, numer 11 Anna Gara i gospodynie zespół AZS-u Politechniki Radomka Radom. Z numerem 7 Agnieszka Kiraga, z numerem 8 rozgrywająca Agnieszka Kiedrowicz, z 11 Agnieszka Mordka, z numerem 9 Marzena Skręt, najwyższa zawodniczka, 183 cm, pozyskana z warszawskiej Skry, z numerem 12 Aneta Majkusiak i z numerem 2 Ilona Farkowska. Ja jeszcze tylko dodam, że dzisiejsze spotkanie poprowadzą sędziowie z Krakowa, Jacek Litwin i Maciej Kolendowski. I za chwilę pierwsza zagrywka, na zagrywce Iwona Kozdęba, to ta rutynowana zawodniczka pierwszoligowa, 182 cm wzrostu. No i widzę ogromne, ogromne zdenerwowanie w szeregach zespołu radomskiego, który chciałby w tym pierwszym spotkaniu wypaść dzisiaj jak najlepiej, no ale przeciwniczki przyjechały tutaj po prostu po zwycięstwo. One są jednymi z faworytek. Trudna zagrywka, odbiór radomianek, piłka trafia w sufit i pierwszy punkt dla zespołu gości. Trudne, trudne zadanie już widać przed zespołem radomskim. Jeszcze raz Kozdęba. Nagranie bardzo dobre. Do kogo tam? Na lewą stronę, do Marzeny Skręt uderzyła, ale dobry blok przeciwniczek. Lekkie przebicie. Jeszcze raz Marzena Skręt. Nie, tym razem próbowała środkiem. Tak, to była Marzena Skręt. Atakować nieskutecznie. Bronią się dobrze radomianki. No i teraz musi lekko, bardzo lekko tę piłkę przebiwać Agnieszka Kiraga. I znakomity blok, pierwszy udany blok radomianek. Brawo! Marzena Skręt. Wysoka, 183 cm, najwyższa w zespole radomskim. Dobra zagrywka tuż nad siatką. No i mimo bloku uderzyła tę piłkę bardzo dobrze Mirosława Pazgier. Odzyskują przeciwniczki zagrywki. Na razie jest dobrze. Agnieszka Harczuk, również pierwsza ligowa zawodniczka, i widzieli Państwo as serwisowy i prowadzenie zespołu gości.
Harczuk. I tym razem piłka poza linią końcową boisk. Zespół radomskim na serwisie Agnieszka Kirak. Dobrze, tuż nad siatką, trudna zagrywka. Dobra obrona w poru radomianek. Piłka do Agnieszki Anety Majkusiak. Dobry blok radomianek, a więc wszystko na razie jest idealne. O, trochę zamieszania w drużynie gości i teraz łatwą, zupełnie prostą piłkę psuje w ataku kapitan drużyny gości Dorota Wierzgacz. Nadal na zagrywce Agnieszka Kiraga. Dobra obrona w polu. Piłka do Ilony Farkowskiej. Atak, bronią się przeciwniczki. Lekkie zagranie. I poprawia pierwszy raz ten atak kapitan drużyny gości Dorota Wierzgacz. No i teraz wyrosła nad siatką w pojedynczym bloku Dorota Wierzgacz, którą przed chwileczką widzieliśmy w drużynie gości w ataku. I ona na zagrywce. Nieporozumienie przy linii końcowej Agnieszki Kiragi i Marzeny Skręt. A rezultat 1-3. Mają trudności z przyjęciem tej piłki radomianki. Teraz był dobry atak Ilony Farkowskiej. Ale sprytne zagranie, leciutko tylko przeniesiona piłka nad siatką. I kolejny punkt, 4-1 prowadzi drużyna przeciwniczek, drużyna MKS Mosjasło. Nadar Wierzgacz. Ach, ta piłka wędrowała tam pod dach, niebezpiecznie. Dobrze w polu. Dziewczyny z Jasła, dobra obrona w polu również dla Domianek i kto będzie atakował? Agnieszka Mortka, nieskutecznie, jeszcze obrona w polu. I teraz bardzo dobry atak Ilony Farkowskiej. Po przekątnej bita piłka pada na plac gry. Odzyskują radomianki zagrywkę. No dobrze bronią się w polu, ale wydaje się, że troszeczkę na razie są mniej skuteczne w ataku. Agnieszka Mortka. Anna Gara. No i świetny blok. Wysokie dziewczyny z Jasła. Młodość podparta rutyną, tymi zawodniczkami pierwszoligowymi, o których już wspominaliśmy. Mirosława Pazgier zagrywała. Zły odbiór w zespole radomskim. I kolejny punkt. 5-1 prowadzi Jasło. Nadal Mirosława Pazgier. Mocna piłka wzdłuż linii bita. No i tam próba teraz lekkiego ataku. No tak. Tak to się musiało skończyć. Błąd w przyjęciu piłki. Wymuszony słaby atak. A potem riposta Iwony Kozdęby z dwunastką. I prowadzą siatkarki z Jasła 6-1. Wynik oczywiście niekorzystny dla gospodyń, ale nie ma się czemu dziwić, radomianki to debiutantki w tej klasie rozgrywek, choć jedna w tej chwili rezerwowa, Dorota Sędkiewicz, pamięta jeszcze sezon 93-94, ostatni sezon występów w drugiej lidze Radomki. Natomiast dzisiejsze przeciwniczki radomianek, czyli siatkarki z Jasła, występują w drugiej lidze już trzeci sezon. W poprzednim sezonie zajęły trzecie miejsce w rozgrywkach, będąc dosłownie o krok od awansu do Serii B pierwszej ligi. Zabrakło tylko jednego punktu. Tyle straciły Jaślanki do Gwardii Wrocław, która w tym sezonie zadebiutuje w pierwszej lidze. 6-1 prowadzą goście na zagrywce w dalszym ciągu Mirosława Pazgier. Wysoka 179 cm. Źle odbiera Agnieszka Mortka. W konsekwencji 7 punkt dla Jasł. Na pewno przyjezdne są faworytkami radomskiego dwumeczu.
choć jak widzimy również i one mylą się. Na zagrywce w zespole AZS-u Radomki Ilona Farkowska, 19-letnia zawodniczka, o którą przed tym sezonem starał się pierwszoligowy Azoty Chorzów. Pozostała w Radomiu, chcąc wesprzeć koleżanki w walce o zachowanie drugoligowego bytu, bo takie są ambicje radomskich działaczy, trenerów i samych zawodniczek. 7-1. Kiedrowicz, 16-letnia rozgrywająca AZS-u Radomki. Mocno, bez bloku atakowała zawodniczka MKS-u. To była Iwona Kozdęba, 182 cm. Zresztą trener przyjezdnych Jerzy Janusz podkreślał, że atutem jego podopiecznych jest oczywiście duży wzrost, niezłe już doświadczenia, więc mocny atak i szczelny blok. Rozpaczliwie momentami bronią się radomianki, ale skutecznie potrafią przebić piłkę na stronę przeciwniczek. Jeszcze raz, tym razem mocno celnie Iwona Kozdęba. A na zagrywkę zmierza Anna Gara. To również niegdysiejsza zawodniczka Tarnobrzeskiej Siarki, choć występuje w zespole z Jasła już drugi sezon. Piłka w taśmie, strata zagrywki. Już młodziutka Agnieszka Kiedrowicz, 16 lat, 168 cm wzrostu, uczennica drugiej klasy Liceum Kochanowskiego. Podobno bardzo dobra uczennica, no i niezła siatkarka. Niezbyt mocno, ale precyzyjnie Dorota Wierzgacz. Piłka wyrzucona przez Agnieszkę Mortkę na aut. Zagrywać będą zawodniczki MKS. Kozdęba. Wreszcie dobre, precyzyjne, celne zbicie radomianek. Popisowy atak Agnieszki Mortki, numer 11. 17 lat, 179 cm, a więc wielka, wielka młodość radomianek. Najstarszą zawodniczką jest Dorota Sędkiewicz. Wspominałem tą zawodniczkę, 29 lat, ale na parkiecie obecnie najstarszą jest Marzena Skręt, 20-latka. A w ataku zawodniczki z Jasła. Pewne kłopoty. Broni w polu Majkusiak. Piłka blisko sufitu, ale jeszcze akcja trwa. Zakończona strzelnym blokiem pary Wierzgacz Harczuk. I właśnie Agnieszka Harczuk na zagrywce. 178 cm. Być może w siatkówce męskiej to niezbyt imponujące warunki fizyczne, ale u kobiet, co naturalne, znacznie mniej centymetrów. Kolejny punkt zdobywają przyjezdne. 8-1. Tak więc nieco ten impas punktowy został zatrzymany przez radomianki. Coraz trudniej przyjezdnym zdobywać punkty. Wspaniały, popisowy wręcz atak Ilony Farkowskiej. Zawodniczki potrafiącej atakować z drugiej linii. Potrafiącej również, co widziałem na treningu, popisywać się udanymi zagrywkami z wyskoku. Nic dziwnego, że interesowały się nią Azoty Chorzów. Agnieszka Kiraga. Arczuk. Powstrzymana Pazgier i radomianki. Nie najlepsze nagranie, skrzętnie wykorzystane przez Dorotę Wierzgacz. I ona też już przygotowana do rozpoczęcia akcji zagrywką. Na trybunach hali AZS-u niewielu kibiców, około 100. Na pewno radomianie muszą jeszcze przyzwyczaić się do ponownej możliwości oglądania niezłej siatkówki w żeńskim wydaniu. Oczekują na pewno na emocje związane z występami na pierwszoligowych boiskach siatkarzy Warki Czarnych Rad. To nastąpi dopiero w grudniu. W międzyczasie 9. punkt zdobyły siatkarki MKS-u MOS Jasło. Wierzgacz odbiera skręt. Piłka do Farkowskiej. Z trudem przedarła się przez podwójny blok zawodniczek z Jasła. Rozpaczliwie. Jeszcze raz Farkowska. Piłka w polu. Siatkarki AZS-u Radomki odzyskują zagryw. Niepotrzebne protesty przyjezdnych. Wyraźna, bez wątpliwości piłka
około 10-20 cm w pol. Agnieszka Mortka. Wydawało się, że pewny punkt zdobędzie Ilona Farkowska, ale w siatkówce żeńskiej można powiedzieć, nic nie jest pewnego. I wreszcie długo oczekiwany drugi punkt zdobywa Aneta Majkusiak. Wiele radosnej siatkówki, podobnej do siatkówki w wydaniu plażowym obserwujemy, ale to również ma swoje uroki. Na pewno siatkarkom nie można odmówić wielkiej ambicji i oto trzeci punkt dla AZS-u Radomki po bardzo dobrej zagrywce w wykonaniu Agnieszki Mortki. Jak widać, radomska 17-latka potrafi udanie szachować podaniem znacznie bardziej doświadczone przeciwniczki. I kolejny raz, tym razem nieznaczna pomyłka, piłka na aucie. Vis-a-vis Mirosława Pazgier. Zawodniczka doświadczona, trener Jaślanek nie chciał zdradzić na prośbę zawodniczek ich wieku. No, zawodniczki, jak to kobiety, mają swoje prawa. Odpocznie sobie Agnieszka Mortka, zastępuje ją kapitan zespołu AZS-u Radomki, Beata Dobosz, oznaczona numerem 5. Autowa zagrywka Pazgier. Jaka będzie odpowiedź Ilony Farkowskiej? Bardzo trudna zagrywka. Marzy na skręt. 4-9. Być może okres debiutanckiej tremy już minął. Radomianki grają zdecydowanie lepiej niż w pierwszych kilku minutach spotkania. W polu Farkowska, Kiedrowicz na środek do skręt. Trudna pozycja. Jeszcze mała Kiedrowicz. Nie koniec akcji. Pasjonująca wymiana. Majkusiak, Arczuk i siatki dotyka któraś z zawodniczek z Jasła. A to oznacza nie mniej, nie więcej, tylko piąty punkt dla AZS-u Radomki. Ilona Farkowska. Teraz starała się wzdłuż linii bocznej. Nieco przesadziła z siłą podania. Nie spieszy się Agata Serafin. Ona wie, że jej i jej koleżankom przyda się chwila odpoczynku, wybicia z rytmu radomianek. Kiedrowicz, Majkusiak. Z trudnej pozycji nieco już opadająca, nie najlepiej nagrana piłka, ale doświadczona Aneta Majkusiak, wychowanka Radomki, ale ostatnich kilka lat spędziła w zespole AZS-u Kraków, tam studiowała i obecnie zasiliła ponownie szeregi Radomki. Mocno, prawie bez wyskoku, Anna Gara. Na moment ucichli kibice. Zawodniczki rezerwowe w tym momencie Radomki dopingują swoje koleżanki. Kiedrowicz. Mocno marzy na skręt. Na pewno jedna z najlepszych zawodniczek w zespole gospodyń. Schodzi Dobosz, wraca Agnieszka Mortka. Na zagrywce Agnieszka Kiedrowicz. Mocno po bloku aut posyła piłkę Dorota Wierzgacz. Na zagrywkę już zmierza Iwona Kozdęba. Posyła piłkę prosto w siatkę. Traci atut w postaci zagrywki. Przerwa na życzenie trenera MKS-u Jerzego Janusza. Wydawało się, proszę Państwa, po tych pierwszych minutach, że faworyt dzisiejszego spotkania, drużyna gości, zmiecie wręcz swoje rywalki z boiska. Gra niezwykle skutecznie w ataku, bardzo dobrze w obronie. Radomianki gubiły się, nie potrafiły znaleźć recepty na tą dobrą grę w tej fazie meczu swoich rywalek. No ale z miarą upływu czasu widzimy, że opanowały tę sytuację idealnie. Grają lepiej w polu, nagrywają dokładniej piłki. No i co najważniejsze, bardzo skutecznie atakują. I z rezultatu bardzo niekorzystnego w tej chwili zrobił się zupełnie przyzwoity 9-5 i wszystko jeszcze w tej partii może się zdarzyć.
rozpoczynają radomianki. Marzena Skręt. Piłka bita tuż przy linii. I nieporozumienie w nagraniu tej piłki w drużynie gości. Kolejny punkt dla Radomki. 9-6. I teraz bardzo dobry, mocny atak po prostej Mirosławy Pazgier z numerem 10. Odzyskują siatkarki Jasła zagrywkę. Właśnie Pazgier na zagrywce. Popatrzyła przez chwilę, gdzie posłać tę piłkę. No i właśnie. Wydawało się, że ta piłka jednak spadła po stronie drużyny Jasła, że wszystko było w idealnym porządku, ale sędzia dopatrzył się błędu, dotknięcia siatki i już jest, proszę Państwa, 6-10. I znów kolejny błąd w przyjęciu piłki. Źle tę piłkę przyjęła Agnieszka Kiraga. Nie miała problemu, zaatakowała od razu rywalka i już mamy 6-11. Nadal Pazgier. Po tych uwagach trenera drużyny gości Jerzego Janusza od razu uporządkowały grę jego podopieczne. No tak, atakowała Agnieszka Mordka, ale był to bardzo słaby atak, tyle tylko, że piłka trafiła gdzieś tam na końcowe metry boiska. Kolejny punkt, 12-6. No więc pochwaliłem może zbyt wcześnie radomianki za tą większą konsekwencję w grze, za opanowanie, bo teraz zdecydowanie, mówiąc językiem sportowym, odpuściły rywalkom, grają bardzo nieskładnie, bardzo chaotycznie, popełniają wiele błędów, szczególnie w przyjęciu piłek. No i zrobiło się już w tej chwili 13-6. Słusznie trener Skrok bierze czas dla swojego zespołu. I jak sądzę, tłumaczy w tej chwili bardzo mocno, w jaki sposób mają zagrać. Po prostu powtórzyć to wszystko, co było w tym dobrym fragmencie jej gry, żeby liczyć na końcowy sukces tej partii. Będzie trudno, powiedzieliśmy, drużyna z Jasła jest zdecydowanym faworytem dzisiejszego spotkania. Radomski zespół z kolei młodziutki dopiero zbiera tutaj to doświadczenie niezbędne w ligowej walce. A ja tymczasem, proszę Państwa, patrzę tam na trybunę. Były siatkarki pierwszoligowe, Jolanta Kobylarczyk, Ewa Wawrzeńczyk. No tutaj wszystkie liczą na to, że ich młodsze koleżanki pójdą w ślady zespołu pierwszoligowego i że będzie również pierwszoligowa siatkówka w Radomiu. O, znów niedokładne nagranie tej piłki. Wymuszony atak Kiragi. A zespół gości Dorota Wierzgacz nie dała żadnej szansy obrony tej piłki i już jest 14-6, piłka setowa. No więc niedobrze, miały dobry fragment gry radomianki, a potem jak gdyby załamane, jak gdyby bez wiary w końcowy sukces zupełnie oddały inicjatywę przeciwniczkom. No i znowuż złe nagranie, z odchylenia biła tę piłkę Ilona Farkowska. No właśnie, nawet taka prosta piłka, też nieudana, jeśli idzie o atak. I 15-6, pierwszą partię wygrywa zespół z Jasła. Dobiega końca przerwa po pierwszym secie, przegranym, przypomnimy, przez radomianki 6-15. Sędziowie wzywają zawodniczki już do powrotu, do kontynuowania rywalizacji w inauguracyjnym spotkaniu rozgrywek o mistrzostwo drugiej ligi, w którym Radomka podejmuje dziś w hali AZS-u zespół MKS-u MOS JAS. 1-0 w setach dla przyjezdnych, które są zespołem zdecydowanie lepiej grającym, bardziej doświadczonym, wyższym i potrafiącym wykorzystać skrzętnie właśnie te atuty. Radomianki uczą się siatkówki na drugoligowym poziomie. Na pewno pierwsze spotkania jeszcze nie wniosą czegoś ożywczego w ich poczynania. Muszą zdobyć minimum doświadczenia, zapłacić to przysłowiowe frycowe. 1-0.
pierwszym secie. Jak widzieliśmy, również Radomianki potrafiły napędzić sporo strachu przyjezdnym. Przez długie momenty były równorzędnymi przeciwniczkami i może tak będzie w drugim secie. I znów nie radzą sobie Jaślanki. Długo budują tą akcję i wykańczają Radomianki. Może teraz Kiedrowicz. Dobry atak Agnieszki Mortki. Piłka uderza w sufit. 2-0 dla AZS-u Radomki. Ponownie Agnieszka Kiedrowicz, 16-latka w radomskim zespole. Znakomita zagrywka. Rzuciła na kolana dwie doświadczone zawodniczki zespołu z Jasła, zdobywając trzeci punkt. 3-0. Nieoczekiwany obrót. Czyżby przełom? Bieżgacz bez bloku atakowała. Czwarty punkt dla gospodyń. Ponownie Agnieszka Kiedrowicz. Dla niej na pewno jest to duże wyzwanie. I znów bardzo dobra zagrywka. Odrzuca daleko, rozgrywając od siatki. W polu Majkusiak. Kiedrowicz teraz na rozegraniu. Walczy tam pod siatką Mortka. W polu jeszcze raz Majkusiak. Piłka do Mortki. Lekko lewą ręką znakomicie oszukała przeciwniczki. 5-0. Na więcej trener MKS-u Jerzy Janusz już nie czeka, prosząc o przerwę w grze. Nauka nauką, ale wystarczy, żeby zaufać troszeczkę własnym umiejętnościom, zagrać odważniej, tak jak to uczyniły przed chwileczką siatkarki Radomki. I jak się okazuje, można zaskoczyć właśnie taką postawą nawet najbardziej rutynowanego rywala. 5-0 i niespodzianka w tej drugiej partii. Wydawało się, że następnie partie po tym pierwszym secie będą tylko kwestią czasu. Okazuje się jednak, że Radomianki potrafiły na początku jej pokazać lwi pazur. Potrafiły pokazać, że jednak te podstawowe arkana, przynajmniej siatkówki, nie są im obce. Agnieszka Kiraga. Zdenerwowane nieco siatkarki z Jasła. Atak po prostej Iwony Kozdęby. Ale dotknięcie siatki przy tym ataku. Wyłapał bardzo szybko sędzia prowadzący to spotkanie. Już 6-0. Nadal Agnieszka Kiraga. Malutka filigranowa, ale tam widać ten wielki hart ducha i ogromną wolę walki. Piłka poszła na prawo do Doroty Wierzbacz. Wydawało się, że nie będzie miała problemu z dobrym atakiem, a jednak skuteczny blok Radomianek i 7-0. I znowu znakomita zagrywka. Można powiedzieć asowa. I 8-0. A więc niesamowita niespodzianka w tej drugiej partii. Chyba trochę zlekceważyły siatkarki z Jasła swoje rywalki po tej udanej pierwszej partii w swoim wykonaniu. I teraz muszą się mocno napracować, żeby stawić czoła bardzo ofiarnie i bardzo skutecznie grającym Radomiankom. 8-0. Zmiana zagrywki. Na zagrywce z numerem 13 Aleksandra Drwięga. 187 cm, wysoki wzrost, a teraz dobry atak. Chciałem powiedzieć dobry i skuteczny, ale równie skuteczny blok. Atakowała Katarzyna Korczykowska i tam nad siatką została zablokowana przed rywalki. Nadal Iwona Kozdęba. No i tym razem przebudzenie w drużynie z Jasła. 8-2. Nadal Kozdęba. Dobry odbiór. Nagranie niezbyt dobre do Agnieszki Mortki. I teraz okazja dla przeciwniczek. Był blok, ale nie była jego asekuracji. I trzeci punkt dla siatkarek z Jasła.
Kozdęba. Teraz dobrze nagrać tę piłkę na prawą stronę. Dobrze tam była nagrana. Atakowała, wydawało się, bardzo pewnie skręt. Ale nie udał się ten atak i przystanie 8-4. Czas dla zespołu radomskiego. Nic jeszcze straconego. 8 punktów zdobyte, 4 stracone. To niezbyt wielka strata, ale widać było, że błyskawicznie odrabiają te straty. Ten uznatony dystans siatkarki z Jasła. No i słusznie zrobił trener drużyny radomskiej, biorąc w tym momencie akurat czas. Zgodzą się Państwo chyba ze mną, że nie oglądamy dziś siatkówki na jakimś olśniewającym, wysokim poziomie, ale emocji na pewno nie brakuje. Kto wie, może w jednym lub drugim zespole znajdują się dziś w hali AZS-u przyszłe reprezentantki Polski. A te, jak Państwo z pewnością wiedzą, upodobały sobie Radom, gdzie dość często pod wodzą trenera Jerzego Skrobeckiego przyjeżdżają na zgrupowania, przygotowując się do przyszłorocznych finałów Mistrzostw Europy. Tymczasem gra wznowiona. AZS Radom. Coraz trudniej przedzierać się przez szczelny blok przyjezdnych. Coraz trudniej kończyć akcję mocnym atakiem. Autowy atak Mirosławy Pazgier. Zagrywka wreszcie po stronie Radomki. Marzena skręt. Szkoda. Szkoda, że zepsuła tą piłkę. Mógł być to ważny moment tego setu. Zdenerwowany coraz bardziej trener gospodyni Jacek Skrok. Agnieszka Harczuk. Odbiera Majkusiak. Kiedrowicz. Farkowska. Wyraźnie gubią się radomianki z odbiorem. Stąd kłopoty z rozegraniem i wykańczaniem akcji. To już kolejny, piąty punkt dla Jasła. Tym razem w roli odbierającej Farkowska. Próba ataku z krótkiej mortki nieudana. I bardzo dobry blok Agnieszki Kiragi, oznaczonej numerem 7, 20 lat, 180 cm. Ta zawodniczka zmierza na zagrywkę. Wychowanka Prochupionki, obecnie drugi rok studium wychowania fizycznego w Radomiu. Odbiera Harczuk. Mocno po bloku atakuje Wierzgacz. Nieźle rozgrywa piłkę w zespole Jasła Agata Serafin. 176 cm, a więc jedna z niższych zawodniczek MKS. Zły odbiór Farkowski. Jeszcze ofiarnie Majkusiak. Ale piłka po stronie MKS-u. Tym razem nie do powstrzymania w ataku Mirosława Pazgier. Kolejny, szósty punkt. Topnieje przewaga Radomki. 6-8. Na zagrywce Dorota Wierzgacz. Mocno i mocno niecelnie. Z numerem 11 w zespole AZS-u Radomki Agnieszka Mortka. Niezła zagrywka, wyraźne kłopoty przyjezdnych. Blok Majkusiak, Kiedrowicz do Farkowskiej. Ta po skosie piłka, jednak autowa, orzekają sędziowie. Nie ma punktu, jest strata zagrywki. Pazgier. Błąd zagrywki. Piłka po stronie radomianek. Ilona Farkowska. Zawodniczka grająca bardzo dobrze, dodatkowo urodziwa. I to również jeden z uroków siatkówki w żeńskim wydaniu. Ofiarnie rzuciła się Ilona po tą piłkę i po raz drugi. Brawa za ambicje, choć zabrakło wsparcia u koleżanek. Okres gry bez punktów.
z numerem 15 Agata Serafin, rozgrywająca MKS. Odbiór Farkowski. I jednak kończące było to zbicie Anety Majkusiak. Wciąż prowadzi AZS Radomka 8-6. Na zagrywce Aneta Majkusiak. Odbiera Wierzgacz. Zbyt mocne było to zbicie Iwony Kozdęby, aby poradziła sobie z odbiorem piłki Agnieszka Mortk. Ale wreszcie radomianki nawiązały wyrównaną grę z przeciwniczkami. Momentami są lepsze, momentami gorsze, ale to tylko zapowiada duże emocje w końcówce seta. Agnieszka Kiraga, jedna z wyższych radomianek, 180 cm wzrostu. A teraz uwaga, uwaga, bo oto na zagrywce Agnieszka Kiedrowicz. To za jej sprawą radomianki zdobyły pierwszych 8 punktów w tym oglądanym drugim secie. Autowe zbicie Wierzgacz, ale sędzia, to jednak pomyłka sędziowska. Już patrzyłem, zdziwiony przyznał się sędzia do błędu. 9 punkt dla AZS-u Radomki, 9-6. A na zagrywce ponownie Agnieszka Kiedrowicz. Atakuje Wierzgacz. Atakowała skutecznie. Tylko jeden punkt lub aż jeden punkt zdobył radomianki przy serwisie Agnieszki Kiedrowicz. A teraz po przeciwnej stronie siatki już z piłką czeka Iwona Kozdęba. Dobry odbiór Farkowskiej. Dobry byłby, gdyby Agnieszka Kiedrowicz na rozegraniu miała nieco więcej centymetrów. Traci Radomka 7 punkt. Jeszcze raz Kozdęba. Ponownie na Farkowską. Już lepiej. Zbyt daleko siatki była Agnieszka Mortka, ale teraz blok. I kłopoty przyjezdnych. Kiedrowicz jeszcze raz do Mortki. Tam mocno, ale w aut. Już chyba zmęczona. Przydałaby się zmiana. Ja spoglądam w stronę rezerwowych, ale nie ma tam żadnej zawodniczki przygotowanej, czyli trener Skrok jeszcze czeka. Jeszcze uważa, że w tym składzie jego podopieczne są w stanie wygrać drugiego seta. Pierwszego, przypomnę, wygrały Jaślanki w stosunku 15-6. Siedem do dziewięciu. I wreszcie dobry, lekki, ale skuteczny atak Agnieszki Mortki. Na zagrywce Marzena Skręt, ale w tym momencie nastąpi zmiana. Zejdzie właśnie Marzena Skręt, zastąpi ją na zagrywce Beata Dobosz. Koryguje wynik 9-8. Tylko jednopunktowe prowadzenie AZS-u Radomki. Kozdęba. O, duże kłopoty MKS-u. No i niestety złe rozegranie Agnieszki Kiedrowicz. Nie ten wariant akcji ofensywnej zawodniczki miały wykonać. Źle odczytała intencje koleżanek. Kolejny nieudany atak radomianek. 9-9. Przerwa na życzenie trenera AZS-u Radomki Jacka Skroka. A obok niego Halina Zielińska. Halina Zielińska, która jest dobrym duchem swojego zespołu, jeszcze do niedawna występowała w nim, wprowadziła razem z koleżankami zespół do drugiej ligi, a teraz zajęła pozycję drugiego trenera. No szkoda pani Halino, że nie widzimy pani na parkiecie, bo jednak byłoby to ogromne wzmocnienie zespołu, przede wszystkim takie moralne, poczułby się on z pewnością lepiej. I tak się spisuje dzisiaj nadspodziewanie, znakomicie, szczególnie w tej drugiej partii, ale, no gdyby jeszcze była taka właśnie jedna rutynowana, dobra zawodniczka, z całą pewnością zespół radomski popełniałby w tych decydujących momentach znacznie mniej błędów. Przerwa się kończy, za chwilę pasjonujący, miejmy nadzieję, finisz tej drugiej partii, rezultat 9-9.
a zagrywa w drużynie gości, oznaczona numerem 7, Agnieszka Harczuk. Daleko na końcową linię, dobry atak. Chciałem powiedzieć dobra zagrywka, ale za chwilę był rzeczywiście znakomity, dobry atak w wykonaniu Ilony Farkowskiej. Nie oddają pola radomianki, jeszcze skutecznie się bronią, jeszcze walczą o najlepszy wynik tej drugiej partii. Dobra obrona radomianek, no i właśnie, gdyby to zrobiła dobrze, gdyby to Agnieszka Mordka oczywiście zrobiła tak, jak w drużynie męskiej czynił to Andrzej Skorupa, ta kiweczka taka znakomita nad siatką, byłby z całą pewnością punkt, a tak jest tylko zmiana. Dobosz, atak z krótkiej, nieudany, ale na szczęście piłka po taśmie trafiła tam w pole, no i Aneta Majkusiak może mówić o dużym szczęściu. Agnieszka Mordka, dobry. Dobra zagrywka. I po bloku piłka wychodzi na aut. Mirosława Pazgier na zagrywce w drużynie gości. Nie bardzo wiem, czy była to próba kiwnięcia przeciwniczek, czy też próba zagrywki, ale nie była to na pewno skuteczna akcja. Natomiast teraz bardzo dobrym atakiem popisała się Iwona Kozdęba, 182 cm wzrostu. I rezultat już po raz pierwszy w tej drugiej partii 10-9 na korzyść przeciwniczek, czyli drużyny z Jasła. Podwójny dobry blok przeciwniczek. Ilona Farkowska nie mogła przedrzeć się przez ten blok. Nadal Mirosława Pazgier, dwupunktowa przewaga drużyny gości. I teraz udana akcja wreszcie Radomiak, na którą czekaliśmy. Przystanie 9-11 będzie zagrywała Agnieszka Mordka. Nie? Zmiana w drużynie radomskiej. Boisko opuszcza Dobosz, a na jej miejsce powraca Marzena Skręt. Na zagrywce Ilona Farkowska. Bardzo dobry blok, jeszcze lepsza obrona po drugiej stronie siatki. Chytrze przerzuciła tę piłkę. Anna Gara, nie koniec akcji. No i teraz ta piłka trafiła w samą linię boczną. Jedenaście dziewięć, bez zmian, na prowadzeniu drużyna przeciwniczek. Oj, dobry, mocny atak wreszcie, taki na jaki czekamy od dawna, w wykonaniu Marzeny Skręt. Aneta Majkusiak. I bardzo dobra zagrywka Sowa. Piłka ląduje w samym narożniku boiska. Jest 10. punkt, tylko jednopunktowa przewaga siatkarek z Jasła. I teraz mocny, zdecydowany atak Agnieszki Harczuk. Ale powstrzymany przez bardzo dobry blok Radomki. Jest remis. 11-11. Bronią się dzielnie radomianki. Znakomicie wręcz. Wybronić tę piłkę. Wybroniły bardzo ofiarnie. I atak. No, ale z takim skrętem niepewnie bita piłka przez Agnieszkę Mordkę wychodzi daleko, daleko poza linię boczną boiska. Anna Gara. No i zablokowana. Bardzo szczelny blok. Siatkarka Radomki. 12-11.
prowadzą przeciwniczki w drugiej partii spotkania. Bardzo dobrze. Bardzo dobry atak, Marzeny Skręt. Jeszcze jest szansa. Zagrywa Agnieszkę Kiedrowicz i teraz, ach nie, nie w to miejsce, ale teraz poprawiła się po tym pierwszym niezbyt udanym, lekkim ataku. Marzena Skręt i jest remis po 12, a więc wszystko jeszcze możliwe w tej pierwszej partii. A być może gdyby przełamały Radomianki tę barierę psychiczną, kto wie, jakby się potoczyły losy tego spotkania w następnych setach. Blokowała Skręt z mordką, ale się przedarły z tą piłką przeciwniczki i one zagrywają. Iwona Kozdęba. Przeciągnięte to zagranie, widzieli Państwo, daleko, daleko na lewą stronę. Nic innego nie mogła zrobić z tej piłki Agnieszka Mordka. Czekał na nią tam już blok, wysunięte ręce przeciwniczek. I 13 do 12 dla drużyny z Jasła. Dobra akcja Radomianek i zmiana. Marzena Skręt na zagrywce. Przypomnę, najwyższa w zespole radomskim, 183 cm wzrostu. Doświadczona, jako że grała już w poprzedniej drużynie w drugiej lidze. Dobra obrona Radomianek. Chaotyczna gra w wykonaniu ze siatkarek z Jasła. Dużo chaosu, dużo nieładnej siatkówki w tym fragmencie spotkania i teraz zaatakować dobrze. I bardzo udanie to uczyniła Agnieszka Kiraga. I 13 do 13. I czas dla drużyny z Jasła. Nic innego nie mógł w tym momencie wybitnego zastoju we własnej drużynie zrobić trener drużyny gości Jerzy Janusz. A więc przed nami zapowiadane olbrzymie emocje w końcówce drugiego seta. Podoba nam się coraz bardziej postawa Radomianek. Dobrą zmianę po krótkim odpoczynku dała Marzena Skręt. Nieźle spisuje się, zwłaszcza na zagrywce Agnieszka Kiedrowicz, a w polu znakomicie wręcz broni Ilona Farkowska. Przerwa na życzenie trenera MKS-u zakończona. Zawodniczki powracają na boisko. Więcej animuszu rzekłbym w szeregach Radomianek. I po piłkę sięga Marzena Skręt. Zabraknie jej w tej akcji pod siatką przy bloku, ale przecież być może nie będzie to potrzebne, o ile popisze się bardzo dobrą zagrywką. Kłopoty Gar. Piłka po stronie Radomianek. Kiraga za lekko. I niestety udany atak Mirosławy Pazgier. Zawodniczki doświadczonej, blisko 30-letniej, wysokiej, 179 cm. Strata zagrywki 13 do 13. Kto wygra próbę nerwów w końcówce? Arczuk. Farkowska odbiera zagrywkę na palce. Atakuje mocno, ale nie skończyła. I dopiero teraz nie dała rady wysoka Dorota Wierzgacz. Ale to wciąż akcja bez punkt. Może za chwilę. Agnieszka Kiraga. Celowała w narożnik, ale przeliczyła się. Zagrywka mało precyzyjna. Szkoda. Po przeciwnej stronie siatki już z piłką przygotowana do wznowienia gry Dorota Wierzgacz. Odbiera Skręt i kończy Aneta Majkusiak. Trochę przypadkowa akcja, ale skuteczna. Coraz goręcej dopingująca radomskie siatkarki publiczność. Przybyło kibiców. O, w ataku MKS mało widoczna Anna Gara. I teraz trzeba wyprowadzić skuteczny atak, odzyskać zagrywkę.
Mirosława Pazgier. Nieprzyjemna zagrywka to Farkowska. W polu Wierzgacz. Jest Marzena Skręt. Musnęła praktycznie piłka z sufit, ale sędzia nie przerwał w gry. Farkowska raz jeszcze, tym razem już nie na siłę, sprytnie widziała wysunięte nad siatką ręce przeciwniczek i po bloku posłała piłkę w aut. Wciąż remis 13-13 na zagrywce Ilona Farkowska. Wierzgacz. Udany atak Iwony Kozdęby, oznaczonej numerem 12. Agata Serafin. Dobry odbiór, piłka do Marzeny Skręt. Wzdłuż linii nad blokiem przeciwniczek. Zagrywka dla AZS-u Radomki. Aneta Majkusiak. Odbiera Wierzgacz. Piłka do Harczuk. Nie dała rady zablokować przeciwniczki niewysoka Agnieszka Kiedrowicz. Wznowiła grę Anna Gara. Kiedrowicz do Skręt. I szkoda. Seria prostych błędów. Tracą Radomianki 14 punkt i pierwszy set ball dla MKS-u Mosjaz. 14-13. Gara. Zły odbiór. Skręt. Jeszcze raz Gara. Kozdęba powstrzymana. Piłka do Wierzgacz. Ta po taśmie w aut. Powróciły Radomianki z dalekiej podróży. Agnieszka Kiedrowicz. Być może za chwilę będzie remis. Duża odpowiedzialność w tej chwili spoczywa na tych młodych barkach. Bez cienia wątpliwości zaatakowała Iwona Kozdęba. Duże doświadczenie, wysoki wzrost, olbrzymia siła ataku. Drugi set ball. Farkowska, zły odbiór. I niestety. A jednak sędziowie nie odgwizdują czwartej piłki. Po bloku w aut zaatakowała Kozdęba i w ten oto sposób po mocno pechowej końcówce Radomianki przegrywają drugiego seta 13-15. Przegrywając po dwóch partiach 0-2. Zdobywanie doświadczenia kosztuje bardzo wiele, płaci się za nie bardzo często wysoką cenę. Radomianki, jak sądzę, zapłaciły właśnie tę cenę w poprzednim secie. Zabrakło im minimalnie rutyny, trochę więcej doświadczenia. No, nie powiem już skuteczności, ale to jest właśnie chyba najważniejsze, żeby jednak grać pewniej, poznać błędy rywalek i wykorzystać te błędy do końca. Tej rutyny właśnie Radomiankom zabrakło. Przegrały drugą partię, przypomnę, do 13, a po dwóch partiach zespół z Jasła prowadzi 2-0. Grupa, w której występuje Radomka, składa się z 8 zespołów, praktycznie już w tej chwili 7, jako że z rozgrywek wycofała się Sandecja Nowy Sącz. No i właściwie można powiedzieć, że spada tylko w tej chwili jeden zespół. Jest bardzo nieprawdopodobne chyba, żeby tym zespołem była Radomka. A występują, przypomnę szybciutko, jeszcze takie zespoły jak Magnes Częstochowianka, MKS Mos Jasło, AZS Politechnika Cement Rudniki, MKS Polonia Świdnica, PZPS Sosnowiec i Kalisja II Kalisz. Tymczasem rozpoczęła się już druga partia tego spotkania i 1-0 prowadzi zespół przeciwniczek Radomki. Atak Radomianek udany, atakowała Skręt. Próba bloku przeciwniczek nieudana, nieskuteczna i Radomka na zagrywce. Skręt,
No i po tym dobrym ataku przychodzi jak gdyby takie rozluźnienie, pewna dekoncentracja. Widzieli Państwo, posłała piłkę na zagrywce prosto w siatkę. To jest właśnie ten brak opanowania, ten brak rutyny, który się przejawia w takich prostych, często błędach. Drugi punkt dla Jasła, który prowadzi w trzeciej partii 2-0. W ataku Ilona Farkowska. Dobry atak, zresztą jest ona dzisiaj z całą pewnością jednym z mocniejszych punktów własnego zespołu w ataku. No może teraz rozpocznie się ta dobra pasa, lepszy okres gry radomianek. Błąd w ustawieniu sygnalizuje sędzia spotkania, pan Jacek Litwin. I zagrywać będzie kapitan drużyny Jasła, Dorota Wierzgacz. Dość anemiczny atak Agnieszki Mortki. I z kolei umieszczenie piłki między blokiem a siatką przez Annę Garę. 3-0. Niedobry odbiór. I Mirosława Pazgier postawiła przysłowiową kropkę na D, atakując pewnie po przekątnej i zdobywając dla swojego zespołu czwarty punkt. Ucichła trybuna. Wszyscy liczyli, że jednak radomianki wygrają tą drugą partię. No, byłaby to zupełnie inna atmosfera na widowni. Stało się niestety inaczej. Przypomnijmy jednak, to jest debiut. To są trudne początki i miejmy nadzieję, że w drugim, trzecim spotkaniu będzie już zupełnie inaczej. Próba oszukania przeciwniczek, nieudana. I teraz taki desperacki atak, chyba bez większego przygotowania, Ilony Farkowskiej, piłka na aucie. Mirosława Pazgier. No, nie można atakiem przeciwniczki za dobre w bloku. Można w ten sposób, jak to uczyniła Agnieszka Kiedrowicz. Ilona Farkowska. Nieudana zagrywka. Dużo, dużo prostych błędów w tej fazie gry popełniają radomianki. Piłka na lewo. To skręt. No i właśnie, tylko wystarczy popatrzeć, gdzie wolne pole przy tym rozegraniu piłki. Szybciej tę piłkę rozegrać i skutek jest widoczny. Świetnie zaatakowała tę piłkę Agnieszka Harczuk, ale jeszcze lepszy blok w wykonaniu Radomki. I pierwszy punkt zdobywają gospodynie dzisiejszego spotkania. Znów błędy w drużynie z Jasła. Drugi punkt, czwarte odbicie. Sygnalizuje sędzia główny spotkania i 2-4. Aneta Majkusiak, złe przyjęcie piłki przez siatkarki z Jasła i trzeci punkt. Już tylko 3-4. Ale obawiamy się tych takich momentów, których jak gdyby siatkarki z Jasła usypiają radomianki. Dają im prowadzić dwoma, trzema, czterema punktami, a potem się mobilizują i finisz należy już do nich. Anna Gara. Bardzo dobrze skręt. Kolejny skuteczny atak w wykonaniu tej zawodniczki i odzyskana zagrywka przez Radomki.
Agnieszka Kiedrowicz. Dobra obrona. Nie koniec akcji. Chwila zawahania w zespole radomskim. Widzieli to Państwo. Brak przekonania, że akcja może się powieść. Mordka. Jest skuteczny atak. I Mirosława Pazgier lewą ręką po przekątnej. Iwona Kozdęba. I szósty punkt dla siatkarek z Jasła, które prowadzą w trzeciej partii 6-3. To zaznacza się już dość wyraźna przewaga przeciwniczek, które w tej chwili pokazują swoją tą prawdziwą klasę. Rozluźnione, grające bardzo skutecznie i jednocześnie bardzo racjonalnie gospodarzące siłami. Uśmiechnięte, zadowolone, trener też wiele wskazówek nie ma im do przekazania. Wydaje się, że jednak, tak jak powiedzieliśmy od początku do końca, mimo tych słabszych okresów, mimo tych takich zawirowań formy, pewnych fragmentów spotkania, jednak zdecydowanym faworytem pokazującym naprawdę dobrą klasę jest zespół siatkarek z Jasła. Trudno liczyć na jakąś radykalną zmianę w poczynaniach radomianek, zmianę, która mogłaby odwrócić losy, jeśli nie całego spotkania, to chociażby tego trzeciego setu. Zdecydowana przewaga MKS-u na zagrywce Iwona Kozdęba. Majkusiak, Kiedrowicz, skręt, chyba zbyt rzadko wykorzystywana w ataku, a przecież najmocniej, najlepiej atakująca, najbardziej doświadczona i najwyższa. Wszystko naj, szkoda, że nie dostrzegają tego koleżanki. I ona też na zagrywce. Nieśmiało oklaski na widowni. Kozdęba. Mocno odchylona Harczuk, ale piłka bez bloku, decydują sędziowie. Obiektywnie przyznam, że ja stąd dostrzegłem blok. Sędziowie byli być może bliżej, orzekli inaczej. A to oznacza czwarty punkt dla ZS-u Radomki. Ponownie Marzena Skręt. Oddała za darmo piłkę przeciwniczkom, a szkoda, bo przecież z takim trudem przychodzi radomiankom zdobywanie nawet nie punktów, ale odzyskiwanie zagrywek. Harczuk, Farkowska, Kiedrowicz, z krótkiej, powstrzymana przez Dorotę Wierzgacz, Agnieszka Mordka. Królują nad siatką zawodniczki MKS-u. A radomianką pozostaje dobra obrona w pol. Szczęśliwie Agnieszka Kiraga. Zmiana w radomskim zespole. Odpocznie właśnie Kiraga. A zmieni ją oznaczona numerem pierwszym Kamila Mordka. 4-7. Kamila Mordka, 19 lat, 176 cm wzrost. Aż dwie radomianki zaatakowały. Chyba piłki jednak dotknęła Ilona Farkowska. Jest to piąty punkt dla Radomki. Arczuk. Wierzgacz. Mimo potrójnego, ale mocno nieszczelnego bloku radomianek przedarła się na drugą stronę. I ona zmierza na zagrywkę. 7-5. Skręt. Kiedrowicz do Farkowskiej. Mocno poblokowały. I na zagrywkę zmierza Agnieszka Mordka, siostra Kamili. Wierzgacz,
kłopoty Serafin, Kozdęba Darmo. Czy wykorzystają to Radomianki? Farkowski. Lekko wzdłuż linii, ale piłka opada poza boiskiem. Nie ma szóstego punktu, jest strata zagrywki. Doświadczona, również urodziwa Mirosława Pazgier. Prosty błąd Farkowskiej. 5 do 8. Jeszcze raz Pazgier. Tym razem wybrała Mortkę. Walczą Radomianki. Duże zamieszanie przy siatce. Serafin. Kiedrowicz na środek. Mocno zaatakowała Marzena skręt, ale trafiła piłką w siatkę. Strata 9 punktu. Dziewięć do pięciu. Farkowska. Kiedrowicz do Majkusiak. Długo czekaliśmy na udane zbicie którejś z Radomianek, na odzyskanie zagrywki i oto stało się. W roli podającej Ilona Farkowska. Numer 2 na koszulce. Odbiera Pazgier, Serafin na skrzydło do Kozdęby. Dobry blok, skręt. No i niestety chwila zawahania przypłacona błędem, wyrzuceniem piłki w sufit. Z piłką Agata Serafin. Farkowska. Kiedrowicz do Marzeny skręt. Zdążyła Harczuk. Mocno Kozdęba, ale zbicie autowe. Nie ma punktu dla MKS-u. Jest zagrywka dla Radomki. Zmiana powrotna. Wraca Agnieszka Kiraga. Dziękujemy za grę Kamili Mortce. Aneta Majkusiak. Wierzgacz. Serafin. Arczuk lekko. Jeszcze nie koniec akcji. Jeszcze Radomianki. Kiraga. I piłka w polu. Liczyła na autowe zagranie Harczuk. Pomyliła się. 6 do 9. Trzypunktowe prowadzenie MKS-u Mosjasło. Celowała w linię Aneta Majkusiak. Nie wcelowała na zagrywce Anna Gara. Kolejna doświadczona zawodniczka MKS. Kiedrowicz. Skręt. Zastawiły przyjezdne podwójny blok na atak Marzeny skręt. Ale ta nie dość, że silnie, to jeszcze precyzyjnie zagrała. Zagrywka dla AZS-u Radomki. Kiedrowicz. Serafin nieco rozpaczliwie do Wierzgacz. Ta atakuje w taśmę. 7 do 9. Agnieszka Kiedrowicz wybrana najlepszą rozgrywającą przedsezonowego towarzyskiego turnieju, który rozegrany został przed tygodniem w Częstochowie. Tam Radomianki pokonały m.in. Częstochowiankę. To duża sensacja, jednego z faworytów bieżących rozgrywek. Przegrały z AZS-em Politechniką Cementem Rudnika, więc zespołem, który przyjedzie do Radomia na dwumecz drugiej kolejki za tydzień i również jedno z tych spotkań będziemy dla Państwa retransmitowali. O przerwę w grze poprosił trener MKS-u Jerzy Janusz. Mówiliśmy, proszę Państwa, o tym, że brak rutyny powoduje, że straty na początku sezonu ligowego są spore, ale chyba zbyt duża pewność siebie również nie daje dobrych skutków, o czym mogą przekonać się siatkarki z Jasła. Wygląda na to, jak gdyby w pewnych fragmentach gry trochę lekceważyły przeciwniczki.
No i potem dopiero mobilizują się, wygrywając końcówki, te najważniejsze setów. No ale właśnie, być może przy tej klasie mogą sobie na to właśnie one pozwolić. I miejmy tylko nadzieję, że zespół Radomki potrafi być może konsekwentnie wykorzystać właśnie takie okresy dłuższego lekceważenia własnego zespołu. Autowa zagrywka. Przystanie 9-7 dla siatkarek z Jasła. Harczuk. Ogromne zamieszanie. Obrona po stronie radomskiej. Bronią się również i teraz będą atakowały siatkarki z Jasła, ale świetny okres obrony również zespołu radomskiego. I teraz atak lekki, Farkowskiej, nieskuteczny. I zaatakowała jako ostatnia w tych obopólnych akcjach Mirosława Pazgier, zdobywając zagrywkę dla zespołu z Jasła. Harczuk. Niecelnie. Nadal rezultat bez zmian. 7-9. A na zagrywce w zespole radomskim Agnieszka Kiraga. Nie zepsuć zagrywki. To jest podstawowa sprawa w tej chwili. Miała trudności z przyjęciem tej piłki Harczuk. Teraz piłka na lewą stronę powędrowała do Pazgier, która też niezbyt skutecznie zaatakowała. No, nie ma na razie skutecznego ataku z obydwu stron. Może teraz. I teraz dobry atak z lewej strony Farkowskiej. Kolejny dobry w tym momencie serwis drużyny radomskiej. Jednopunktowa przewaga siatkarek z Jasła. 10-9. Pomyliły się znów. Siatkarki z Jasła. Remis 10-10. No i czyżby również emocjonująca końcówka jak poprzedniej partii. Zaraz się o tym przekonamy. Niedobry autowy atak Mirosławy Pazgier i 11-10 obejmują prowadzenie w trzeciej partii radomianki. Więc mówiłem już niejednokrotnie, podkreślałem to, że zespół z Jasła gra troszeczkę nierówno i jak gdyby lekceważy rywalki. Tak chyba jest w tym fragmencie tego trzeciego seta. Po prostu dekoncentracja pełna, brak dobrego nagrania piłki do ataku, nieskuteczne ataki, dużo chaosu w obronie. No i skutek tego jest taki, że zespół Radomki wyszedł na prowadzenie 11-10. Oby tak do końca. Jeśli się również nasze zawodniczki nauczą wykorzystywać błędy rywalek w tych najbardziej właściwych momentach, będziemy mogli z całą pewnością liczyć na sukces. Agnieszka Kiraga. Złe nagranie do Mirosławy Pazgier, ale ostatnie słowo należało do siatkarek z Jasł. Dorota Wierzgacz, kapitan drużyny Jasła. Niedobry odbiór. I 11-11. Nadal Wierzgacz na zagrywce. 5-6 metrów od linii końcowej, spod samej ściany. Anemiczny atak w wykonaniu Agnieszki Mortki. I teraz znakomita akcja drużyny Radom. Nic straconego. 11-11 i 11 na zagrywce Agnieszka Mortka.
Hanna Gara. Nie ma punktu. Jest zmiana strony zagrywającej. Mirosława Pazgier. Na aut. Nerwy również dają znać o sobie. Chociaż nie widzę powodu, dla których siatkarki z Jasła miałyby się denerwować. Prowadzą 2-0. I znakomity blok, marzeny skręt Janety Majkusiak, powstrzymana, wysoka, mierząca 182 cm Iwona Kozdęba, była zawodniczka pierwszoligowa. Dobry serwis na końcową linię. No i teraz pokazała klasę w drugiej swojej akcji. Kozdęba nie dała już szans obrony tej piłki radomiankom. 12 do 11. Prowadzi zespół Radomki. Jednopunktowa przewaga radomianek. Ale zagrywają przeciwniczki. I skręt. Już chyba troszeczkę zaczynają opuszczać siły radomską siatkarkę, która dźwiga ciężar tego ataku przez dłuższy czas na swoich barkach. Piłka co prawda na aucie, ale sędzia pomocniczy. Pan Maciej Kolendowski sygnalizuje, że był tam blok i jest szansa powiększenia kąta punktowego. 12 do 11. Iwona Kozdęba. Dobry przegląd sytuacji mają siatkarki z Jasła przy rozgrywaniu piłki. No, mają również dobrą rozgrywającą. Radomianki mają tylko jedną taką zawodniczkę. Jest to niejako wybór z konieczności. Może dlatego tak mało tych ataków jest, mniej skutecznych, jakbyśmy sobie tego winszowali. No, tył to atak w taśmę, tak jest, nie blok, sędzia wyłapał błyskawicznie ten błąd. I rezultat po 12. Chciałoby się powiedzieć, trzymać się dziewczyny, bo wcale ten rywal nie jest znowuż tak znakomity. No ale dobrze mówić, gorzej wykonać. I teraz trochę dzieło przypadku. Taka rozpaczliwa obrona. Piąstkowanie tej piłki gdzieś tam na końcową linię boiska. Trafia piłka w pole po 12 i jeszcze szansa przed Radomką. Agnieszka Kiedrowicz. Atak Kozdęby. Nie udało się wybronić tej piłki po ataku. Ta siatkarka na zagrywce. Iwona Kozdęba, 182 cm wzrostu. O i teraz skręt. Nie, już nie tak pewnie, już nie tak mocno. I teraz musi środkowa zespołu radomskiego z konieczności atakować. Rozpaczliwa obrona. I teraz będzie atak. I dobry blok radomianek. I jeszcze jedna próba ataku. Atak, dobry blok. I powtórzenie ataku. Nie, daleki przerzut piłki. Chyba autowa. Łapią radomianki przed linią końcową. Atak. I bardzo dobrze, i znakomicie, tak trzeba właśnie grać, pewnie, skutecznie, ambitnie do końca. Trochę z niedowierzaniem patrzą siatkarki na swoje rywalki, siatkarki z Jasła, niedowierzając, że w tej końcówce potrafią jeszcze im tak stawiać czoła. Za chwilę na boisku Dobosz, a opuszcza boisko zmęczona nieco skręt. No słusznie czyni Jacek Skok, rezerwując siły być może na tą super konieczną do pełnej mobilizacji końcówkę zespołu radomskiego. Dobosz. I z krótkiej,
Ale bronią świetnie radomianki. Dobosz, no teraz nie było tego nagrania. Piłka oddana za darmo. Marczuk. Ogromnie zacięte spotkanie. I teraz dopiero atakowała z prawej strony. Wspomniana przeze mnie przed chwilą Agnieszka Harczuk. I jest w dalszym ciągu 12-12. Trochę bez przekonania ten atak. Ale jest obrona. Doskonale radomianki się bronią w tej chwili w polu. I świetny atak Ilony Farkowskiej. Trafia piłka w blok i wychodzi poza linię końcową. No tylko tak dalej. Trzymać dziewczyny tak do końca. Brawa przy otwartej kurtynie. Agnieszka Kiraga. Pokazują radomianki ten lwi pazur w końcówce trzeciego seta. Dobry atak po przekątnej Farkowskiej. Bronią siatkarki z Jasła i teraz udany atak Doroty Wierzgacz. Nic jeszcze straconego. 12-12. Siatkarki z Jasła zmuszone do maksymalnego wysiłku. Pomyliła się teraz Farkowska w tym ataku, posłała piłkę w aut i 13-12. Prowadzenie w trzecim secie obejmują siatkarki z Jasła. Dramatyczna końcówka. Wciąż wynik spotkania, wynik tego seta pozostaje sprawą otwartą. Lekka przewaga w ostatnich kilkudziesięciu sekundach MKS-u Jasło, ale radomianki z pewnością teraz podbudowywane jeszcze przede wszystkim psychicznie przez trenera Jacka Skroka. Tanio skóry nie sprzedadzą. 13-12 prowadzi MKS. Za chwilę akcję wznowi Dorota Wierzgacz. Warto byłoby od razu odzyskać zagrywkę. I znów piłka tuż pod sufitem. Farkowska zbyt lekko. Azgier. Nie dały rady Kiedrowicz i Dobosz. 14-12. Pierwszy setball i meczball. Ponownie Dorota Wierzgacz. Farkowska. Mortka na skrzydło. Tam jest Majkusiak. Zbyt lekko. Kontratak. Azgier. Broni Dobosz. Kiedrowicz na środek. Do kogo? I niestety nie dała rady Farkowska. 15 punkt zdobywa MKS. Wygrywając trzeciego seta w stosunku 15-12. I całe spotkanie w stosunku 3-0. Mimo porażki radomianek byliśmy dziś świadkami w hali AZS-u niezłego widowiska, pełnego dramaturgii, zwłaszcza w końcówkach drugiej i trzeciej partii. Radomianki po początkowych kłopotach w pierwszym secie mocno postawiły się zdecydowanie bardziej doświadczonym rywalkom, a to zapowiada tylko jeszcze większe emocje w kolejnych spotkaniach. A następne, w drugiej kolejce AZS Radomka rozegra ponownie w hali AZS-u, mając za przeciwniczki siatkarki AZS-u Politechniki Cementu Rudniki. Również jedno z tych spotkań będziemy dla Państwa retransmitować. A dziś z hali AZS-u żegnają już Państwa Andrzej Mędrzycki i Piotr Szprendałowicz.